Dzień dobry Państwu. W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2021-2022 witamy z siedziby Urzędu Miejskiego, a konkretnie z sali obrad. A moim i Państwa gościem jest dziś Daniel Rak, burmistrz miasta Szczecin. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. O końcu roku szkolnego nieprzypadkowo wspominam, o tym jednak później, bo zaczniemy od bardzo dobrej wiadomości, bardzo miłej. W Warszawie nasi piłkarze pokazali się z bardzo dobrej strony, choć do końcowego sukcesu zabrakło niewiele. No, powiem tak, no, czwarte miejsce w Polsce też jest wielkim sukcesem. Jeżeli chodzi o ten turniej z podwórka na stadion, o Puchar Tymbarku, to jest już 22. edycja tego turnieju. Zresztą finały wojewódzkie odbywały się w Szczecinku i tutaj nasi zawodnicy szczecineccy ze szkoły podstawowej numer 5 zajęli pierwsze miejsce i to dało im już awans do tych ogólnopolskich rozgrywek. Tam spotkało się 16 najlepszych drużyn w Polsce. No i powiem tak, że no, zagrali świetnie początek, wyszli z grupy, wyeliminowali faworyta, drużynę warszawską. Później brakło trochę szczęścia wejście do finału i no, jeżeli mecz trwa 2 razy 10 minut i w ostatnie 5 minut strzela się 2 razy w poprzeczkę i raz gdzieś tam trafia się w boczną siatkę w sytuacji sam na sam, to już wiadomo, że tego szczęścia po prostu brakło. Być może szczęścia, być może za dużo nerwów. Niemniej jednak ja uważam, że to jest bardzo, bardzo duży sukces naszych szczecineckich piłkarzy. Tutaj trzeba po prostu podziękować i zawodnikom, i trenerom, i rodzicom za zaangażowanie, bo to jest praca wspólna zarówno szkoły podstawowej numer 5, jak i Akademii Piłkarskiej. Kilka lat temu Rafał Stasik, dyrektor szkoły, mówił o tym, że optymalnym byłoby stworzenie takiego oddziału mistrzostwa sportowego i można powiedzieć, że zaryzykowaliśmy. Podjęliśmy taką decyzję, żeby pójść w to. Dzisiaj pokazuje to, że jeżeli chcemy się liczyć na tej arenie sportowej dzieci i młodzieży, no to trzeba myśleć poważnie o szkole mistrzostwa sportowego. I mi się wydaje, że powoli trzeba zacząć dojrzewać do tego, że po prostu trzeba myśleć o współpracy wszystkich stowarzyszeń ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego, żeby stworzyć optymalne oddziały i żeby te jednostki treningowe, które widać są prawidłowo dobrane, służą rozwojowi dzieci. To jest sposób na odciągnięcie ich od komputera, to jest sposób na ich prawidłowe kształtowanie, uczenie współzawodnictwa, które jest tak w życiu przecież bardzo potrzebne. Także jeszcze raz im wszystkim gratuluję. Świetny turniej, czwarte miejsce w Polsce. Pierwszy raz chłopcy w wieku 12 lat zrobili taki wynik, jeżeli chodzi o naszą tutaj historię tej szczecineckiej piłki.